No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Observation. Moi drodzy, jesteśmy na etapie, w którym dalej pomagamy naszej ludzkiej tutaj służącej niewolnicy. No i mamy teraz wyjść na zewnątrz i ocenić chyba zniszczenia lub przywrócić coś związane z prawidłowym działaniem modułów zasilania. Zatem ona powiedziała nam, że musimy się ulepszyć i już troszeczkę poszukałem, więc dalej jestem, słuchajcie, żebyście się nie pogubili, prawda? Jakbyście grali, powiedzmy, w ten sposób, że to jest dla was poradnik, więc tak, tu jest ten stół ze sferą, prawda? Stąd my pochodzimy. Lecimy w to miejsce i tutaj jest takie coś. Tu są dokumenty dotyczące właśnie tych procedur, o których ona mówiła, żeby się ulepszyć. Tylko tak, musimy je przeskanować. To allow maximum mobility and protection from the vacuum of space. There are minimum of the sphere upgrades for additional abilities helpful in carrying out of relevant work. Pozwólcie sobie to po cichu przeczytam, przyjmę do tego. Was tutaj zanudzaj swoim angielskim. Dobrze, light, speed i signal, scan, a później combine. Czyli musimy jakby to wszystko połączyć w jedno. Dobra, to zainicjujmy sobie te nowe procedury. I to. Dziękuję bardzo. I teraz powinniśmy dostać się do naszego rdzenia pamięci. Trochę zoomit, spherious clearing, corrupted. To są wiadomości, które głosowe, które otrzymaliśmy. Przesuńmy się tu i tak. Mamy corruption data. Mógłbyś mi to pokazać, co to jest? Dobra, mamy trzy fragmenty. Patch schematic. Select fragment. Upgrade HVCB to jest to. Później musimy znać A i C. Sphere script. Świetnie, to powinno zadziałać. Great, that's your setup. Okay, get those module clamps fixed, Sam. Dobra, zupgrade'owałem się sam. Jestem doskonałą maszyną do zabijania. Znaczy, ratowania ludzkiego życia. Zatem teraz. Się walnę w dupę. Dobra, to teraz jeszcze podłączmy się do czegoś i po pierwsze zamknijmy drzwi, żeby nie zdekompresować pomieszczenia z całego statku przy okazji. Teraz wysilmy z niego powietrze, tworząc próżnię, dzięki czemu otwarcie wrót nie będzie już problemem. The control panel where you can rearrange the clamps is on the outer hull of EAST. O, jeszcze, ja naprawdę wchodzę na zewnątrz. Wow. We could maybe check out a US-12 while we're out here. Hello. Wow. Chyba nie da się tak, żebyśmy polecieli w stronę Saturna, ależ Jezu, jak to wielkie jest. Serio. To jest po prostu przepięknie zrobione. Te pierścienie to oczywiście są asteroidy. Różnego rodzaju pył, kamienie, które tworzą takie przepiękne pierścienie Saturna. Sam Saturn jest gazowym olbrzymem, czyli de facto nie posiada czegoś takiego jak powierzchnia, tylko różnego rodzaju gazy o najróżniejszej temperaturze. Im głębiej oczywiście, tym bardziej gorące. W pewnym momencie staje się on bardziej gorący, chyba od Słońca nawet. I o różnej gęstości, więc nie jest powiedziane, że nie można by chodzić po Saturnie, ale prawdopodobnie byłoby to bardzo trudne, jeżeli jakkolwiek wykonalne, z uwagi na ekstremalne więc warunki tam panujące. Dobra, słuchajcie, polećmy może tam. Mogę zrobić boosta. O, fajnie. Bo to by mnie interesowało, co ja znajdę w tym uszkodzonym. Dobra, ten fragment nie odleciał. Wow, ale trochę tutaj ciasno. Co, mamy jakieś dane? Mamy komputer. Dobra, zaścijmy to. I'm in my suit. I don't know what is happening. I was trying to unlock the door after the lockdown and the module started shaking and then Sam jettisoned the module. How did Sam jettison the fucking module, and he shouldn't be able to do that. I'm going to try and work my way around the station exterior. Ah, shit.
Czyli tak naprawdę to my jesteśmy chyba odpowiedzialni za cały ten bajzel. Albo coś nas zhakowało. Teraz brakuje mi tylko takiej, wiecie, jakiejś gęby, która by mnie teraz wystraszyła, nie? To był w ogóle kosmos. Czy tam dalej coś jest? Nie. To już widzę, że są zbrojenia i tak dalej, ale jeszcze sobie tak popatrzę. Nie, chyba nic nie ma. Dobra, to zajmijmy się... Boże, kobieto, co ja mam zrobić? Please repeat your previous instruction. Sam, get those clamps disengaged. I'll be watching your feed. No dobra, ja mniej więcej... Wiecie co, na razie po prostu... Wiecie, ta stacja generalnie jest dość duża. Tak, na poważnie. Dobra, zboostujemy. Nie mam zielonego pojęcia, czego ja mam. Miałem jakieś klapy zrobić. Straight down, Sam. O. The controls are at the bottom of the EAS arm. Okay. On the bottom. Getting closer. Look for the controls on EAS 3. EAS 3, to jest 2. To jest 3. To jest chyba to, co się świeci. Podlećmy do tego. Tak, dobra. I mamy Hatch Systems. Hatche to inaczej po prostu takie... jakby to nazwać, łapki, które są w stanie trzymać tą całą konstrukcję w ryzach. Więc spróbujmy się podłączyć. I mamy tak, 4 aktywne i 5 w zasadzie aktywnych i 3 nieaktywne. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy go zresetować. A, czekajcie. Dobra, pierwszy mamy. Nie do końca wiem, co ja zrobiłem, ale spoko. Tutaj kolejny. Musimy przytrzymywać jakby dwa klawisze na raz. Zwiększając i zmniejszając ciśnienie w określonych podnośnikach. Nie do końca tak to powinno działać. Jeszcze raz. Hold. Actually save hold. Trzeba szybko robić, wiecie? Zresztą nie nadążam z czytaniem tych instrukcji, bo są niestety po angielsku. Aha, trzeba wykonać po prostu polecenia tutaj interfejsu w odpowiednim czasie. 8. Super, jak się pozamykały nawet chyba. Yeah, it's working. It's gonna take a few minutes while the module connection runs its pressure checks. Sam, while you're out there, take a closer look at the damage you detected earlier on the station exterior. What can you see? Kobieto, nic nie widzę. Aktualnie staram się zachować pozory tego, że orientuję się w tej przestrzeni. Dobra, ona chce, żebyśmy sprawdzili rzeczy, które wykryliśmy wcześniej, tylko na litość boską, gdzie one są? Tam jest jakieś uszkodzenie, więc może tam polecimy. Coś tam znaczy urwało. To najkrócej, nie? An unknown material is present at hull fracture points. That looks like what I found in EAS 4. What the hell is it? Przechodzą ten czarny smar. Bring the sphere back inside and meet me in EAS 3. Let's get this hatch open. I hope to God the others are okay. Nasze się z mnie daleko. No i mam niski poziom mocy, więc będziemy się śpieszyć. Wejdźmy i miejmy nadzieję, że się nie...
nie rozładuje aż tak szybko. Dobra, teraz. Na pewno musimy przystosować znowu cały ten obszar do tlenu, więc zamknijmy właz. Odnowimy ciśnienie, które tutaj panuje, bo jeżeli teraz bym otworzył na przykład właz do wnętrza statku, to statek by się rozerwał. Ciśnienie wyrównane i teraz możemy sobie otworzyć to. I się rozładowaliśmy. Idealnie. Dobra, switch location. Czemu cały czas mi się mylą? Dobra, lećmy do naszej dziewoi. The hatch lights are on. Looks like the connection to Universal is holding. Great work, Sam. Now, lift the lockdown on the hatch, please. Próbujmy wykonać jej polecenie. Schematy. O Boże, żebym jeszcze pamiętał, jak to było. Draw the connection. Wydaje mi się, że to było... jakoś tak. Nope. Telefon. Miałem gdzieś zdjęcie. No, całe szczęście, że sobie zdjęcie tego zrobiłem, bo tak to musiałbym szukać w pamięci naszego urządzenia. A tak to mam od razu pod ręką. Dobra, schematy. Było tak, open hatch to był L1. Więc L1 zaczyna się tu, później 3 w górę, 2 zaczyna się tu. Teraz tak, raz, 2, 3. Raz, 2 i... dobra. Hack is locked. Czyli czego odblokować? No to jest co, L3. Zaczynamy w tym miejscu chyba. 3, 4 kwadraty. Tak. Raz, 2, 3, raz. No i niewiele się wtedy pomyliłem. Dobra, unlocked. Nie. Okay, that's it open. Here we go. Here, let me. Hello? Elsa? May? Stas? I teraz alien na twarz. Where the hell is everyone? Jim? Sorry, Stas. Looks like it was exposure. It must have been depressurized at some point before. Sorry, mate. Fuck, I'm so sorry. That's your universal camera systems back online now. So keep an eye out for anything while you work. How happy I am to hear you. Emma! Oh my god, Emma, I'm stuck in Shenzhou. Where are you?
We've just made it to Central. Who is we? Me and Sam. I don't know where anyone else is yet, except... except Stas. He's dead, May. Oh, God. How? It looks like Central depressurized. It's okay now, though. He's in his suit, but I don't think he had O2. What about Jim? Josh? Ailsa? Nothing yet. We had like a full power outage. Sam has lost most of his functions, and we're slowly getting him back up to speed. Okay. I'd like to help, but I'm stuck in the Chinese arm. There's something wrong in UN3. It's all locked down. I'll get Sam to look into it right now. Sam, check the station alerts. Make that the priority if you can. Station alerts, halt, rest of you, detail. Boże, które? Recon, RLS. A, tutaj. Dobra. Fix high priority station alerts. Fuck. A jak mam to zrobić? No dobra. To mamy coś takiego jak przejścia, słuchajcie, pomiędzy tymi różnymi rodzajami stacji, prawda? Ona się składa jakby z trzech części. Mamy EAS, mamy Universal, mamy Salyut rosyjski i mamy Senju 12, chińską część. Dobra, ale sprawdźmy te alerty. Tutaj się znajdują. Dobra, pierwszy alert. Air priority requires collant lump a temperature imbalance ATCS error detected crew at risk UN03. Dobra, to jest UN03. UN03, tutaj się przenieśmy. Hello, czego szukam? Dokładnie. Czy to mi coś pokazuje, gdzie mam się udać? Albo to coś? Colony Network Node. Chyba to. O kurczę. Require schematic data not found. No właśnie, nie mam w ogóle dostępu do takich danych. Jeszcze przynajmniej nie. Najpierw się trochę pokręcę, jeszcze zobaczę, co tu się dzieje. Na razie mam jednego trupa w załodze. Mało to zachęcające. Oczywiście, dokument. Co to są za dokumenty? Aaa, proszę, proszę, niepełna konfiguracja. Colon Network Schematic. Co, ja sobie tego też zrobię fotę. Później będę, mam wrażenie, że będzie mi dużo, dużo, dużo prościej, jak będę miał do tego w miarę szybki dostęp. Bez lampy. Ok, łódka strzelona. Adora, adaptor 531, 186, 7... Wygrasz 1, 2, 3, znaczy 5, 1, 1, 5, 1, 7, 4. Ok, a czym ty jesteś w takim razie? Tutaj. Co to jest za model? 5, 7. Jeszcze raz. To trzeba było 5, 1. To jest tak, 7, 2, 6. 7, 2, 6 to była trzecia konfiguracja. Jeszcze raz przeskanuj mi proszę to. No tak, już nie wyświetlisz, co? Bo po co? Memory code. Dobra, zoom in. Przepraszam chwilkę. No dobra, już jestem z powrotem. Przepraszam was za to najmocniej. I teraz tak, sphere use cleared. To są... To nie są te rzeczy, które chciałbym. To sphere framework flash log. EAS Hatch Semantics. Również nie. To jest to. Dobra. 7, 2, 6 to była trójka. Okej.
No to teraz powinno być już troszeczkę prościej. Ciekawe, czy jeszcze znaleźlibyśmy, nie wiem, gdzieś na dole tą urwaną drugą stronę kartki. O, chyba nie. A może gdzieś tu lata? Też tak może być. Chyba, że nie ma jej w ogóle. Dobra, jeszcze sobie sprawdzę to pomieszczenie do końca. Co jest na tym komputerze? W tym momencie jest nieosiągalne. A komputer? To jest 186. Nie, no to teraz słuchajcie, teraz się zajmijmy trójką, bo ja mam wrażenie, że po prostu musimy zrobić je tak jakby po kolei. Co to jest? Rutaker sensor. Dzięki czemu będziemy widzieć gdzie się nasi podkomendni, niewolnicy podróżują? Jakoś tak. Link B. To jest kolejna z tych stacji, którą musimy zhakować. Ale nie widzę nigdzie tej kartki, niestety. Więc zacznijmy, słuchajcie, po prostu od tej. Dobra, schematy. To powinien być trzeci schemat. Data not found. Hold to start. Hold to switch. With view schematics. Nope. Exit schematics. Ja mam, przepraszam bardzo, tutaj zrobić. Odłączyć zasilanie do prądu. Na komputerze coś znajdę. Ja mam wrażenie, że ja nie mam kompletnego schematu. Dlatego jest problem. Dobra, włącz zasilanie. Jest. Colon Network Schematic. I druga część, moi drodzy. Doskonale. Mamy ją pobraną, tylko ja sobie tutaj znowu zrobię fotę, jakby co. Żeby nie było. Łatwiej mi się jednak pracuje, jak mam porobione w miarę kompletnie. Super. Jedziemy sobie na tą stronę i na tą. Ktoś sobie to rozrysował dla ułatwienia. I jeszcze zobaczmy date night. Hey Sam, message for Emma. Hey, it's me. Good news is Jim finally pulled me off USES reactor tests as Houston want the EFR on standby tomorrow. So, out of nowhere, the captain gave us a window between shifts, meaning we get to be awake at the same time for once. A new restaurant just opened called EAS 12. Food is terrible, but it's got a great view. See you there at 0100. I'd say let's hang out at your bunk, but it's a tight fit, and that woman who sleeps opposite keeps rolling her eyes. See you later, Em. Message ends, Sam. Thanks. Dobra. Czy ja teraz muszę to jakoś specjalnie łączyć, czy będę w stanie już użyć tych schematów? Nie, muszę to połączyć. Dobra, memory. Teraz tak, combine. Trochę niewygodnie się tutaj, powiem wam, z tym. Niewygodnie się nawiguje w miejscu, dobra. Kolejne połączenie pamięci odbudowane, fajnie. A teraz może sobie zrobię, słuchajcie, skoro on mi to połączył, to ja sobie zrobię jeszcze jedną fotę dla ułatwienia. Wszystkich tych elementów konfiguracji, świetnie. Będzie mi teraz zdecydowanie prościej. Dobrze, i zaczynamy od 7.2.6, to jest konfiguracja trzecia, więc o matko, musimy zacząć na samym środku, to jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, więc pięć w lewo, pięć w górę i później raz, dwa i w dół. Okej. Dobra, mam wrażenie, że teraz to przynajmniej będzie działać. Dobra, schematy. I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, teraz tak. Network on, doskonale. Pierwszy załatwiony. Teraz zacznijmy może od tego.
Co to jest za numer? To jest 186. Ok, 186 to jest konfiguracja druga. Co, zacznijmy. Konfiguracja druga zaczyna się mniej więcej tak, na szóstej pozycji, 3, a nie, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, okej, okay. Raz, dwa, trzy, cztery, to będzie tu, tak, 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 super. Mhm. Tam jest jeszcze jeden. I ten jest... O. Oh. A ten to nie wiem, co to jest za bardzo. Nie widzę oznaczenia. No dobra, będziemy w takim razie próbować. Została nam jedynka i została nam czwórka. Schematy. Nie wiem, co to jest za numer. No dobra, to w takim razie, słuchajcie, spróbujmy... Nie wiem, czy to będzie dobrze działać. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będzie tu. Tak, tak. Error. Nie, to nie bez to. To w takim razie to będzie... 3... 2... To będzie tu. Będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Również nie. Chyba, że w ten sposób... O! Super! Czyli jakby był błąd na oznaczeniu? Nie, oznaczenie było dobre. Zostaje nam jeszcze jedno w takim razie. To gdzie jest to ostatnie? Chyba, że wszystkie są już aktywowane. Nope. Jeszcze mi jednego brakuje. Wiecie co? Hatch control. Może teraz to będzie działać? Do tego jeszcze nie mamy dostępu. Dobra, gdzie jest ostatni? Nie mam zielonego pojęcia. Wiecie co, wrócę do was, jak już go znajdę, bo to trochę za długo będzie trwało, jeżeli ja sobie będę tak szukać, po prostu na ślepca. Więc wrócę do was za chwilę. Hej, chyba już wiem, co trzeba zrobić. Wiecie co, nie ma tu żadnych interaktywnych obiektów, więc mi się wydaje, że to by było to. Tylko dlaczego to jest aktualnie niedostępne? Nie mam zielonego pojęcia. Czy to trzeba jakoś aktywować? Nie, no to już się na zielono świeci. Laptop jest wyłączony. Wyłączony. Czemuż to się nie pali? Coś na laptopie jeszcze? Ewentualnie może tutaj muszę jeszcze raz. Czekajcie. Turn on, off. Currently unable. O Jezus Maria. Nie wiem.
Normalnie nie wiem. Chyba, że ja tego nie powłączałem. Schematik. To nie działa. Też tak, ja bym to zrobił prawidłowo i nie da się już grzebać. Dodatkowo. No to nie mam zielonego pojęcia. Dobra, wrócę do was za chwilę. No, chyba tu jednak trzeba kliknąć. O co z tym chodzi? Boże drogi, naprawdę zgłupiałem. Nie wiem, za bardzo chyba utknąłem. Wcale mi to nie podoba. Dobra, szukam dalej. Hej moi drodzy, zrobimy jeszcze jedną rzecz, bo nie wiem, czy też pobrałem wszystko tak naprawdę. Co to jest w ogóle ta zielona life support? A także guidance and navigation. Gdzie co, może przejdźmy jeszcze tutaj, bo ja nie wiem, czy ja wszystko w ogóle stąd zebrałem. Może są mi potrzebne tutaj jakieś dodatkowe dane. Wejdźmy do tego laptopa. UN Hatch Schematics, o proszę. UN Hatch open, close, unlocked, locked. Okej. Message to Cruiser. Hi everyone. I know a lot of you have been getting head up about requests from Houston and from me that have been butting into your work this past week. I just wanted to say that I'm hearing you all loud and clear, especially Josh, since he's been the loudest. I know it's been frustrating, but we're getting to the end of it now. We'll be back on expected ESA practice soon. Really soon. You've just got to trust me. When we get through to the other side, I can maybe fill you in on what's been happening. Decryption protocol. O, coś nowego. To też jest chyba po części jedynie. Dobra, mam wrażenie, że coś mi to dało. Co mi to da? Life Support Terminal Access Denied. Spróbujmy. Access Denied, Respond, Disconnection, Life Support. Nie, no tutaj niestety nie będziemy mogli nic zrobić. Ale zobaczmy, czy jeszcze coś mamy ciekawego. Hatch Controls, to nie. Też na razie niedostępne. Wyssałem wszystko z laptopa. Tam jest jeszcze jakiś laptop. Chyba może tutaj coś będzie ciekawego. Nie. No dobra, to w takim razie słuchajcie, może teraz zyskam jakieś nowe umiejętności. Na przykład będę mógł z tego skorzystać? Hatch Schematics, proszę, proszę, zadziałało. Fajnie. Tylko, że muszę znowu sobie zrobić zdjęcie w takim razie tych schematów. Przejdźmy do pamięci. Mamy nowe rzeczy. I co to jest? To jest pewnie jakaś wiadomość tekstowa, tak jest, więc lecimy najpierw tutaj. I to jest UN Hatch, o właśnie. Więc tak, open, close, unlock, lock. L3. Będzie raz, dwa, trzy w prawo, raz, dwa, trzy, cztery w dół i później raz, raz, dwa, trzy, cztery i raz. Dobra, trzy, cztery, dwa, cztery, dwa. Próbujmy. Cztery. Będzie tu. Hatch is offline. Czy teraz by mi się w takim razie dało połączyć to w końcu z tym dziadostwem? Dlaczego to jest cały czas currently unviable? Czyli nie mogę się... Kolar Network Hub. Jak ja się mam z tym czymś połączyć? O, to jest offline.
No i tym bardziej ten na górze też będzie offline. To już powinno działać. Serio, trochę zgłupiałem, bo nie wiem, gdzie jestem. Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co powinienem. Nie mogę uruchomić tego urządzenia, nawet do niego wejść. Cały czas mówi mi, że jest niedostępny. Mam nadzieję, że się nic nie zacięło, choć raczej nie powinno. Czy jesteś w stanie mi cokolwiek powiedzieć na ten temat? Nie, nie wiem. Serio. Dobra, tutaj zakończę odcinek, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, co zrobić dalej, będę musiał prawdopodobnie gdzieś zajrzeć, bo mam wrażenie, że coś źle zrobiłem, ewentualnie czegoś nie zrobiłem i niestety gra mi tego nie powie, trochę szukam igły w stogu siana, więc tutaj zakończę, w następnym odcinku myślę, że pójdziemy dalej, po tym jak sobie już sprawdzę, co zrobić dalej, więc dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, fabuła się rozpędza, przyznaję, że robi się coraz ciekawsza, zwłaszcza ten zgon mnie tutaj interesuje, dlaczego ten typek zginął. Jeden z członków załogi. Zapraszam też do Patronite'a i zapraszam na Face'a. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hejpa!